wolontariat w wychowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Kata, także jestem z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie zresztą wspólnie z doktorem Poleszakiem mamy taką okazję prowadzić wolontariat, wychowując naszych studentów głównie psychologii. Myślę sobie, że ten temat będzie nawiązywał między innymi do tego, co przed chwilą ksiądz profesor mówił, czy co się pojawiło na prezentacji animacja społeczna, czyli właściwie tworzenie warunków młodzieży szkolnej do tego, żeby te wartości młodzież mogła sobie przyswajać, mogła nabywać. Oczywiście, żeby to działało, trzeba to w odpowiedni sposób zorganizować. Stąd też poza przedstawieniem podstawowych pojęć, wyjaśnieniem tego wychowawczego aspektu wolontariatu będzie też mowa o takim know-how, o kolejnych etapach budowania wolontariatu w taki sposób, żeby on rzeczywiście zapewniał odpowiednie warunki do wychowania, do nabywania wartości, do rozwoju. Choć zresztą sam wolontariat może też być w szkole z powodzeniem, w zależności od zapotrzebowania, stosowany także i w psychoprofilaktyce. Wspomniane już wcześniej programy rówieśnicze, które są elementem programów profilaktycznych, to właściwie jest wolontariat, tylko że wykorzystywany specyficznie w psychoprofilaktyce. Bardzo krótko o podstawowych pojęciach. Czym jest wolontariat? To tak, żeby uporządkować naszą wiedzę na ten temat. Jest dobrowolną pracą wykonywaną bez wynagrodzenia. Dobrowolną decyzja o zaangażowaniu w wolontariat pozostaje zawsze po stronie wolontariusza. Oczywiście nie ma tutaj wynagrodzenia finansowego i wolontariatem nie jest działanie na rzecz kolegów, znajomych, przyjaciół, rodziny własnej czy kogoś z kręgu bliskich osób. Myślę sobie, że to, co najważniejsze w tej definicji, co często gdzieś jest pomijane, jak mówimy o wolontariacie, to że mimo wszystko, pomimo że dobrowolne i bez wynagrodzenia, to jest to praca. Jeszcze potem do tego wrócę, natomiast no, z tym wiąże się fakt, że jesteśmy zatrudnieni w różnych miejscach i rozlicza się z nas z jakości tej pracy. Gdy wolontariat potraktujemy jako pracę wykonywaną przez nieprofesjonalistę, ale potraktujemy jako pracę, to właściwie stawiamy wtedy pewne granice, wymagania, o których była mowa przed obiadem, które są niezbędne w procesie wychowania. Stąd też warto pamiętać, że jest to praca. Tylko dla uporządkowania treści tego wykładu. Wychowanie, przyjmę tutaj tę definicję bardziej humanistyczną, jest to tworzenie wszechstronnych warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Tak, żeby go wspierać w tym rozwoju, celem jest osiągnięcie pełnej dojrzałości. Tutaj cztery sfery są wymienione, które łącznie tworzą obraz całego człowieka. No i teraz, szukając połączenia jednego z drugim, wolontariat w wychowaniu, czyli jakie warunki tworzy wolontariat do tego, żeby to wychowanie wspierać. Te warunki wynikają przede wszystkim z idei wolontariatu, które sama w sobie opiera się już na wartościach. Pierwsze pomysły na wolontariat, no właściwie niektórzy podają, że biorą się z pierwszych wspólnot ludzkich. Bezinteresowna pomoc członkom naszej wspólnoty w ramach wolontariatu pozwalała po prostu przetrwać, radzić sobie z różnymi kryzysami. Potem wolontariat bardzo mocno był kojarzony z ideami, wartościami chrześcijańskimi, miłość, pomoc, dobro, dbanie o bliźniego. Czyli u samej idei wolontariat jest osadzony bardzo mocno w wartościach. I tutaj wrócę do tej pracy. Jeśli traktujemy go jako pracę, to wtedy stawiamy odpowiednie wymagania młodym ludziom, natomiast wolontariat to przede wszystkim praca na rzecz innych ludzi. I z samego faktu, że pracuje młody człowiek na rzecz kogoś innego, niezależnie czy organizuje zabawy innym młodszym dzieciom, czy zbiera fundusze na kogoś, kto tych funduszy potrzebuje, wchodzi w kontakt z drugim człowiekiem. Ten kontakt z drugim człowiekiem, którego celem jest pomoc, tutaj się włącza z kolei aspekt etyczny. Jeśli mam dobrze pomóc,
to znowu tutaj muszą spełniać określone zasady, spełniać pewne warunki skutecznej pomocy. Prowadzi mnie przez to wychowawca, nauczyciel prowadzący wolontariat i on wspiera moją aktywność i dzięki temu ja jako młody człowiek, uczestnik wolontariatu mogłem się w nim rozwijać. Czyli praca na rzecz drugiego człowieka, skoro to jest pomoc, to ona ma wymiar etyczny. Zresztą można też na to popatrzeć jeszcze z innej strony. To, co ma duże znaczenie w grupach terapeutycznych, czynnik pomocy innym. W grupach terapeutycznych jest to jeden z podstawowych czynników leczących. To, że nie tyle przychodzę pomóc sobie, co mam okazję zaangażować się także w ramach grupy w pracę na rzecz innych. W grupach młodzieżowych terapeutycznych, czyli sam aspekt niesienia pomocy drugiej osobie ma charakter leczący, wychowujący, wspierający. Nawiązując do poprzedniego slajdu, w praktyce wygląda to tak. Do wolontariatu trafia uczeń, młody człowiek, który próbuje w ten sposób zrealizować jakieś istotne dla siebie potrzeby, motywacje, zrealizować siebie. Najczęstszym motywem młodych uczniów do angażowania się w wolontariat jest chęć poznania lepszego rówieśnika, nawiązanie kontaktów, bycia po prostu w grupie. To się zmienia przez pryzmat, przez ciąg całego życia. Dla seniorów czy dla osób dorosłych bardziej istotnymi motywami są motywy społeczne, motywy rozwoju siebie. Natomiast dla młodych ludzi jest to głównie potrzeba bycia ze swoimi rówieśnikami, zyskania akceptacji ze strony innych. Szukając akceptacji, napotyka się na zadanie, którym jest praca na rzecz innych. Napotyka się w tej pracy na trudności innych osób w wolontariacie, na tematy związane z cierpieniem, chorobą, czasami śmiercią, sensem życia, sensem cierpienia. Próbuję wtedy uzasadnić swoje działanie w tym kierunku. Ze względu na wiek są to tematy, które naturalnie są trudne dla młodego człowieka. I tutaj włącza się wsparcie ze strony opiekuna wolontariatu i grupy, którego zadaniem nauczyciela prowadzącego wolontariat jest poprowadzenie młodego człowieka przez te wyzwania, przez te trudne pytania, przez to, czym on się musi zmierzyć, pracując w wolontariacie. Jeśli opiekun dobrze zaplanował wolontariat szkolny, zapewnił tę opiekę, no to wtedy tego typu organizacja wolontariacka zapewnia rozwój wolontariuszy, a to z kolei przekłada się na większą jakość jego pracy i na jego osobisty rozwój, dojrzewanie, wychowanie. I wtedy wracamy do początku, to z kolei powoduje zmianę potrzeb i motywacji realizowanych przez wolontariat. Chociaż najczęściej młodzi ludzie, jak idą do wolontariatu, mówią, że szukają tam akceptacji, kontaktu z rówieśnikami, to gdy już kończą swoją przygodę z wolontariatem, to zwracają uwagę, że wolontariat przede wszystkim pozwolił im na rozwój osobisty, nauczył nowych rzeczy, umiejętności, dostarczył wiedzy. Dobrze zorganizowany wolontariat. Ten cały mechanizm, te słowa nie są pozbawione twardych dowodów naukowych. Tego typu badania są realizowane i u nas w Polsce, i za granicą, gdzie dowodzi się, że wolontariat w wychowaniu ma sens, że aktywność wolontariuszy sprzyja ich rozwojowi. Badania się prowadzi w różnych metodologiach, bądź to w sposób podłużny sprawdzając zmiany u wolontariuszy, bądź też porównując ze sobą wolontariuszy, którzy różnią się poziomem zaangażowania, jakością pracy, czyli w różny sposób czerpią z tej formy aktywności. Tutaj są wypisane przykładowe zyski młodych wolontariuszy, którzy dzięki aktywności i pracy na rzecz innych osiągnęli i zrobili coś dla samych siebie. Wytrwałość, skrupulatność w pracy, odpowiedzialność, racjonalność, czyli cechy związane z funkcjonowaniem zadaniowym, ale także cechy związane z funkcjonowaniem społecznym. Wolontariat uczy współpracy, uczy postawy akceptacji, wyrozumiałości wobec tych, którym gorzej w życiu, którzy są inni, którzy gdzieś tam nie należą do bliskiej grupy rówieśników. Wzmacnia wrażliwość na trudności innych, zachęca do pomocy ze względu na te trudności, które napotyka wolontariusz w swojej pracy. Zwiększa poziom świadomości tego, na co mnie stać, w czym jestem dobry, jakie mam atuty, jakie mam ograniczenia. W związku z tym uczę zaufania do siebie. Ponieważ
wymaga odpowiedzi na ważne pytania, to uczy też rozumienia wartości, sensu pomocy, no i wreszcie jest okazją do rozwoju osobistego. W sensie społecznym obserwuje się, że młodzi wolontariusze, którzy raz łyknęli tej formy aktywności, potem w życiu dorosłym są bardziej aktywnymi, powiedzmy, obywatelami, osobami, które aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, chętniej włączają się w różnego rodzaju działania prospołeczne. Sama aktywność prospołeczna jest też jednym z czynników chroniących przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi. I tutaj na wolontariat można też spojrzeć od strony takiej psychoprofilaktycznej jako na formę działania alternatywnego. Alternatywy do niekonstruktywnych form zaangażowania młodzieży, alternatywy do tych form, które, jak była mowa, może wygodne, ale bywają demoralizujące. Natomiast wolontariat pozwala zaspokajać bardzo podobne potrzeby, pasji działania, robienia czegoś, co czasami, choćby wspominając tutaj harcerstwo, które też samo w sobie jest wolontariatem i często ma ten element survivalowy, czyli pozwala realizować coś, co nie pojawia się w niekonstruktywnych zachowaniach, a właściwie dotyczy tych samych potrzeb, ciekawości, pasji, chęci rozwoju siebie. Do głowy mi przychodzi taki przykład działań wolontariackich wymyślony przez jednego z nauczycieli, ze swoimi wolontariuszami założył klub, coś w rodzaju superbohaterów. Ich sensem działania była realizacja różnych zmian w otoczeniu szkoły, w społeczności lokalnej, na przykład naprawa płotu, który ktoś gdzieś zniszczył, zamazanej ściany, ale robili to pod osłoną późnego wieczoru, tak żeby nikt tego nie zauważył. Potem się cieszyli, że to oni zrobili, i cieszyli się z obserwowania dorosłych, którzy widzieli efekty ich działań, a sami realizowali się jako tacy super bohaterowie. No i tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, jak to w takim razie zorganizować, żeby ten wolontariat działał, żeby miał tę wartość wychowawczą, żeby pasjonował młodzież. Pani profesor wspomniała wcześniej, że wolontariat różny bywa, może też źle zorganizowany właściwie więcej szkód zrobić niż pożytku, tutaj się w pełni zgadzam. Ponieważ nieprzygotowany do trudnej pracy wolontariusz często staje się kimś, kto może nie tyle szkodził, ale na pewno nie będzie pomagał, powiedzmy, pacjentowi młodemu w szpitalu czy w innych miejscach, gdzie wolontariusze pracują. Wyróżniłem cztery takie podstawowe aspekty związane z organizacją pracy wolontariackiej. Przygotowanie do tej pracy, rekrutacja wolontariuszy, szkolenia i codzienna praca. Przygotowanie. Tutaj się pojawiają takie ważne tematy. Co mieliby robić wolontariusze? To musi być działanie, które będzie dla nich samych stanowiło wyzwanie, będzie zgodne z ich zainteresowaniami, ale też nie będzie przekraczało ich momentu życia i nie będzie zbyt trudnym zadaniem. Wspomniany tutaj ten przykład superbohaterów ewidentnie zaspokaja potrzeby związane z robieniem czegoś, co jest wyzwaniem i co jest interesujące. No ale z drugiej strony to nie może być działanie, które jest pozbawione sensu dla całej społeczności. To ma być działanie, którego sens dostrzeże młody człowiek. On też chce mieć udział w robieniu czegoś ważnego dla innych. Stąd też przygotowanie wolontariatu wymaga zastanowienia się i analizy potrzeb, gdzie ten wolontariat jest potrzebny. Czy w szkole, czy może w jakimś działaniu profilaktycznym, czy w szerszej społeczności, czy na rzecz jakiejś instytucji, która gdzieś w okolicy szkoły funkcjonuje. Gdzie jest potrzebna pomoc młodych ludzi? Dalej, co oni mogą zrobić, posiadając takie kompetencje, jak posiadają, i czy to będzie dla nich wyzwaniem, czy to będzie dla nich interesujące? Żeby te zadanie zrealizować, warto zaprosić młodzież do zastanowienia się nad i wykreowania, kreowania tych celów i zadań. Za daleko. Tutaj się pojawia z kolei już przywoływany wcześniej opiekun wolontariatu. Jeśli to jest wolontariat szkolny, to który z pracowników szkoły będzie się zajmował wolontariatem? Jeśli ma działać wolontariat, to no wymaga to, o tym też już dzisiaj była mowa, wysiłku ze strony wychowawcy, zaangażowania wychowawcy, aktywnej postawy.
No, przede wszystkim to musi być też ktoś, kto sam jest zainteresowany wolontariatem i odnajduje pasję w pomaganiu innym. Ktoś, kto cieszy się zaufaniem młodzieży, no bo bez tego trudno będzie wspierać młodzież w radzeniu sobie z trudnościami w pracy wolontariackiej. Ktoś, kto jest gotowy nie tylko organizować pracę wolontariuszy, ale też dbać o grupkę wolontariuszy, integrując ich na początku, wyposażając w odpowiednie kompetencje, szkolenia, prowadząc. Czyli to nie tylko inwestycja czasu w tym przypadku, no ale też samego zainteresowania ze strony opiekuna, zbudowania zaufania z uczniem, co jak Państwo wiedzą wcale łatwe nie jest, bo często spotykamy się z taką sytuacją, że jako wychowawcy napotykamy opór. Ja prowadząc różne działania profilaktyczne w szkołach często słyszę, no tak, pan i ci dobrzy uczniowie to jest przykład takich konfidentów. No i przechodzimy przez ten początkowy opór, przez tą podział między ich a naszym środowiskiem i po takim przejściu, gdy to zaufanie między mną prowadzącym a środowiskiem udaje się zbudować, no to wtedy jest to miejsce na działanie, na sensowne działania profilaktyczne, czy też gotowość do prowadzenia tych młodych przez wolontariat. Często też tak obserwuję, że dzieje się to samo przez się, że psycholog, pedagog szkolny, który inwestuje w młodzież, który buduje to zaufanie, który stara się przejść przez ten początkowy opór, czasami agresję wymierzoną w swoją stronę, zyskuje potem, zainwestuje, więc zyskuje efekt w postaci, no to my może pani w czymś pomożemy. Moglibyśmy się zająć, pani robi jakieś zajęcia dla dzieci w młodszych klasach, to może my też się w to włączymy. To może być świetny początek wolontariatu, który będzie jednocześnie jakąś formą edukacji rówieśniczej. Rekrutacja. Możemy spojrzeć na rekrutację co najmniej na trzy sposoby. Możemy rekrutować młodych ludzi przez kierowanie, przez nauczycieli, przez instytucję, czyli będą to osoby wskazane. Możemy wreszcie przyjmować ochotników lub też spróbować w jakiś sposób zidentyfikować do wolontariuszy o odpowiednich kompetencjach. Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. Nie namawiam w żaden sposób do jednego, szczególnie zwracam uwagę na to, że no każdy może się przydać w zależności od sytuacji. Natomiast tak, jeśli będziemy wybierali do wolontariatu młodzież wskazaną przez innych nauczycieli, czy też sami będziemy ich wskazywać i wybierać sobie wolontariuszy, no to wtedy na pewno jest duże prawdopodobieństwo, że trafią do nas osoby dojrzałe, których dostrzegamy, które sprawnie realizują obowiązek szkolny, które mają kompetencje lidera. Natomiast w zależności od sytuacji szkolnej mogą to być osoby o z kolei niskim zaufaniu swoich rówieśników. No bo ktoś, kto jest wskazany przez nauczyciela, przez dorosłego, a jeśli dorosły tworzy oddzielny obóz do naszego młodzieżowego, no nie jest obdarzony przeze mnie zaufaniem, wręcz niebezpiecznie z nim współpracować, bo jeszcze doniesie nauczycielowi. Czyli rówieśnik może go postrzegać jako takiego, który współpracuje z dorosłymi, ale z nami to raczej nie. Wtedy ten wolontariat staje się, no jest takie ryzyko, że stanie się działalnością dla liderów, dla osób o pewnych cechach, a dla zwykłego ucznia niedostępny. Przyjmowanie ochotników, plusy. Na pewno trafią wtedy osoby, które naszą propozycją są zmotywowane, zainteresowane, wolontariat jest dla nich ciekawy. Jeśli przedstawimy od razu jakieś formy działania, to mogą to być osoby zainteresowane danym problemem. No i możemy się spodziewać dużego zaangażowania z ich strony, ponieważ jest to ich własny pomysł, oni tego szukają, próbują się w tym zrealizować. No ale z drugiej strony mogą to być osoby, które są niesprawne w innych wymiarach, bo nie wiadomo, czego szukają w tym wolontariacie. Czy ich motywacje są konstruktywne, czy niekonstruktywne. Czyli mogą mieć ukryte potrzeby. Choćby jedne z takich badań, które były prowadzone na wolontariuszach w wieku studenckim, wynika, że część z nich, chociaż intencje ma dobre, chce pomagać, powiedzmy pacjentom szpitalnym, młodym przebywającym w szpitalach, no to gdzieś na poziomie już rzeczywistej pracy raczej zaspokaja swoje własne potrzeby, na przykład braku docenienia, braku poczucia wartości, zaspokaja swoje trudności poprzez kontakt z
młodym człowiekiem, raczej się koncentruje na sobie niż na rzeczywistych potrzebach tego pacjenta szpitalnego. Z czym może się wiązać instrumentalne podejście do innych, realizacja ukrytego celu? No i wreszcie trzecim sposobem jest identyfikacja przez chociażby na przykład badania socjometryczne. Możemy w szkole zapytać uczniów, który z twoich kolegów jest obdarzony dużym zaufaniem i w związku z tym nadaje się do tego, żeby pomagać innym, bo już to robi. Wtedy osiągniemy w wyniku takich badań technicznie ładnie wymierzoną listę osób o danych kompetencjach, no ale sam aspekt doboru wtedy będzie miał taki techniczny charakter. Zostałem wybrany do wolontariatu, bo przeprowadzone takie badania, czyli niekoniecznie to jest związane wtedy z motywacją tego, kogo wskazujemy. No ale z drugiej strony wtedy będziemy mieć pewność, że jest to osoba o odpowiednich kompetencjach. Czyli rekrutacja na co najmniej trzy sposoby. Natomiast zaraz po rekrutacji, co jest związane z tym, co mówiłem, pojawia się już taki element szkoleniowy, przygotowujący, między innymi analiza motywacji kandydatów do pracy. Z tego względu, że ta motywacja może mieć charakter konstruktywny i ten ukryty, instrumentalny, niekonstruktywny dla odbiorcy działań pomocowych, to jeden aspekt, dla którego warto prowadzić działania, które pozwalają zrozumieć, czemu ja do tego wolontariatu chcę się zapisać. Natomiast druga sprawa jest taka, że wiedząc czemu i po co i czego tam szukam, z pomocą nauczyciela możemy dobrać wtedy odpowiednie dla mnie zadanie. Przecież nie każdy musi, że tak powiem, na pierwszej linii frontu pracować z dziećmi jako wolontariusz. Ktoś także może zajmować się zbiórką pieniędzy, organizacją techniczną wolontariatu i tak dalej. Jeśli to będzie wpisane w potrzeby, motywacje młodego człowieka, jeśli pozwolimy mu się zastanowić, czego szukasz w wolontariacie, no to wtedy będziemy wspierać ten aspekt motywacyjny. Wtedy uczynimy z wolontariatu nie tylko aktywność wykonywaną wspólnie z przyjaciółmi, kolegami, ale też coś, co ma służyć mojemu własnemu rozwojowi. Jednym z pomysłów jest na przykład tworzenie. Mój pomysł na mój własny rozwój w miejscu, którym jest wolontariat. Jaki mam pomysł? Czego chcę się nauczyć poprzez pomaganie innym? Nie jest to też tak, że organizacje nie korzystają w ogóle z takich sposobów. Jednym z przykładów jest wspomniane już tutaj harcerstwo, gdzie działanie prospołeczne na rzecz społeczności lokalnej. No, harcerzy mają to wpisane w swoje funkcjonowanie. Rozwój osobowy, komisje, które sprawdzają ten rozwój harcerza i zdobywanie kolejnych stopni, które żeby osiągnąć trzeba się wykazać działaniami w kilku sferach. Osobistej, harcerskiej, ale też tej bardziej społecznej. Szkolenie wolontariuszy. Podstawowym takim elementem, w który warto wyposażyć wolontariuszy, to jest wiedza na temat tego, czym jest wolontariat, gdzie są granice moich kompetencji. Często specjaliści instytucji, które zatrudniają wolontariuszy, narzekają na to, że wolontariusz zaczyna się zachować jak terapeuta, jak nauczyciel, że przekracza kompetencje. Więc gdzie jest ta granica? To powinno być jasne dla wolontariusza. Równie jasne powinny być prawa, obowiązki wolontariusza, informacje o tym, kto jest opiekunem wolontariatu, do kogo mam się zwrócić w trudnościach. No a potem jest ten aspekt kompetencji już bardziej, powiedzmy, takich dostosowanych do treści programu, czyli jeśli na przykład mam być wolontariuszem, który organizuje zabawy dla dzieci, no to ktoś powinien mnie nauczyć organizacji takich zabaw, prowadzenia grupy, czy innych działań, zbiórki funduszy, organizacji festynów, akcji, konkretne umiejętności związane już z wykonywanymi zadaniami, ale dostosowane do etapu rozwojowego, czyli nie przekraczające rzeczywistych możliwości uczniów. Codzienna praca. W tej codziennej pracy wybrałem jeden taki aspekt, który podkreśla to wychowanie, monitorowanie pracy wolontariuszy, czyli obecność opiekuna, który jest gotowy przyjąć trudności wolontariuszy, który pozwala im je zrozumieć, przejść przez nie, który organizuje dodatkowe szkolenia, który sprawdza, czy cel wolontariatu jest realizowany, czy ta pomoc rzeczywiście ma miejsce, czy wolontariusze pomagają, jaka jest jakość tej pomocy i czego im trzeba, żeby jakość pomocy była większa. No i też akcentowanie wartości zespołu wolontariuszy, budowanie tego zespołu. W ramach tej codziennej pracy możemy na nią spojrzeć też
przez pryzmat potrzeb młodego człowieka, wszystkich podstawowych potrzeb, zaczynając od bezpieczeństwa, dostarczając informacji, czym jest wolontariat, co mam robić, jakie są moje zadania, z informacjami, z jasnym wizją zadań młody człowiek czuje się bezpieczny, idąc dalej. Jest w grupie wolontariackiej, zaspokaja w ten sposób potrzebę przynależności. Jeśli jest doceniany za wykonywane przez siebie działania, jeśli ten opiekun nie jest obojętny na jego działania, no to zaspokaja to potrzebę szacunku. No i wreszcie całość przedstawionego tutaj planu na wolontariat jest sposobem na samoaktualizację, na rozwój młodego człowieka. Tylko tak jak była mowa, całość. Czyli trudno jest wyrwać jakiś kawałek wolontariatu, na przykład pozostać tylko przy dobrowolności i przy dobrym sercu do pomocy i tyle. Wtedy może się to nie udać. Jest potrzebny ten dorosły wychowawca, który będzie czuwał, będzie z wolontariuszami, który będzie wspomagał ten proces wychowania. Tak dobrze działający wolontariat buduje wspólnotę. Nie tylko wspólnotę wolontariuszy, ale też wspólnotę szkolną. A jeśli wolontariat działa poza szkołą, no to uczniowie tej szkoły, ta szkoła staje się też widoczna i buduje się wspólnota w społeczności lokalnej. Właściwie o reklamę wolontariatu potem też już nie trzeba się martwić. Młodzi ludzie, którzy działają w dobrze funkcjonującym wolontariacie, zafascynowani tym działaniem, reklamą najprostszą, pocztą pantoflową przyciągają kolejnych. Trudności młodych ludzi, ich chęć działania, które przedtem, tak bywa czasami, realizowane w podziemiu, zaczynają być realizowane poprzez wolontariat. Zmienia się wizerunek szkoły, zmienia się społeczność szkolna. To wszystko sprzyja rozwojowi młodzieży w szkole, w danej społeczności. Tutaj to koło się zamyka. Wolontariat szkolny, ponieważ pojawia się nowa młodzież, oni mają szansę do rozwoju i tak dalej. I właściwie takie pytanie do nas, czy jesteśmy gotowi, pytanie na koniec. Bez nas, dorosłych opiekunów wolontariatu, wolontariat nie zadziała. Że dobrym narzędziem do kształtowania wartości, ich rozumienia, przeżywania, wychowywania może być, starałem się Państwu przedstawić, więc właściwie pozostaje to jedno pytanie już tylko do nas. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby poprowadzić młodzież przez wolontariat, żeby taką formę wychowania czy psychoprofilaktyki im zaproponować? No ale to pytanie już pozostaje po wykładzie dla każdego z nas. Dziękuję bardzo za uwagę.